Ojciec Leona bardzo się denerwuje, bo nie wie, jak syn zareaguje na wieść, że ma ojca geja, który bierze ślub ze swoim partnerem. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że przyjechałeś. Ja też bardzo za tobą tęskniłam. A długo będziesz? No do jutra tylko. Co, opłacało ci się jechać tak daleko, żeby być tu tylko 2 dni? No chciałem z tobą porozmawiać. Co, coś się stało? Chodź, pojedziemy gdzieś, usiądziemy, pogadamy sobie. Nie, ostatnio jak tak mówiłeś, to chodziło o wasz rozwód. Mów od razu. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Jesteś chory? No nie, nie jestem. No to o co chodzi? No nie było okazji wcześniej ci tego powiedzieć. Chciałem cię zaprosić na mój ślub. Aha, jasne. To dlatego matka była taka wściekła ostatnio. Chodzi o to, że ty już masz dziewczynę, ona nadal nikogo nie ma. Leon, nie o to chodzi. Oczywiście, że o to, ona jest po prostu zazdrosna. Leon, nie, ja nie mam dziewczyny, mam chłopaka. Co? No, chciałem ci już dawno o tym powiedzieć. Jestem gejem. Teraz mój chłopak mi się oświadczył. Bierzemy ślub. Ty mówisz serio? No tak, ma na imię Pierre. Przestań, p***cie. Co to jest? No zaproszenie na ślub. Ja Leon. P***cie chyba. Leon, nie idź, porozmawiajmy. Zostaw mnie, już nigdy się do mnie nie odzywaj.